najpierw dość niepewnie, ale już po chwili wcale nie takim żółwim tempem. Nadleśnictwo Siewierz dba o ochronę gatunku, konkretnie o ochronę żółwi błotnych. 6 kadłów będących pod ścisłą ochroną otrzymało nowy dom. W specjalnie przygotowanym stanowisku żyją teraz 4 samice i 2 samców. Stworzyliśmy tutaj w porozumieniu z naukowcami specjalną, no zagroda to tak troszkę brzydko brzmi, miejsce ekspozycji tych żółwi zbliżone do naturalnego. To jest dwumetrowej głębokości oczko wodne imitujące naturalny staw z wszelkiego rodzaju żyjącymi w tym stawie zwierzętami, roślinami, z przejściem między tonią wody a naturalnym otoczeniem. To jest otoczone, ogrodzone, monitorowane. Lokatorzy to 4 samice i 2 samców. Mają od 7 do 10 lat. Na ich okres rozrodczy trzeba będzie poczekać jeszcze około 10. Mamy nadzieję, że doczekamy się potomstwa i będziemy dalej mogli ten gatunek reintrodukować, rozmnażać. To spowoduje, że żółwi będzie coraz więcej. Populacja tego gatunku w Polsce jest bardzo niska. To gatunek zagrożony wyginięciem. Na następne 100 lat. Żółw jest niezwykle cennym gatunkiem dla fauny Polski. To jest jedyny żółw występujący naturalnie na terenie Polski. Idea jest taka, trzeba propagować program ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. Takim gatunkiem jest żółw. Jedyny nasz żółw na terenie Polski, jego ilość się ciągle zmniejsza. Trzeba się troszczyć bardzo o to, żeby no, on był i został jeszcze bardzo długo, tak jak i długo ożyje. I te żółwie w tej zagrodzie tutaj w Siewierzu, w tym oczku pokazowym, mają być niejako ambasadorami całej tej idei, mają wszystkim pokazywać, jak fajne jest to zwierzę i że należy go chronić, należy dbać o środowisko, a w to i dbać o żółwia. Żeby go nie niszczyć, nie płoszyć, nie wyrzucać, nie zabierać, czyli wszystko to, czego nie wolno i czego ustawa zakazuje, ale ustawa ustawą, a życie życiem. Chciałbym, żeby wszyscy to zrozumieli z głębi serca. Zostawmy te zwierzęta sobie, dadzą sobie radę. Tyle lat sobie dały radę, więc my, jak my im nie przeszkodzimy, to jeszcze będą żyły i wszyscy będą się mogli cieszyć tym żółwiem błotnym, który u nas występuje. Żółw w środowisku naturalnym żyje powyżej 100 lat. To oznacza, że żółwie zadomowiły się tutaj na dobre. W tym terenie ten żółw już tutaj przebywał. Ale później ślad po nich zaginął. Powodem przede wszystkim gwałtowny rozwój cywilizacyjny. Gady pochodzą z warszawskiego ogrodu zoologicznego i zostały przewiezione przez herpetologów w specjalistycznych pojemnikach transportowych. Żółwie są zaczipowane, każdy z nich, na wypadek, gdyby uciekły, gdyby ktoś chciał je wziąć do domu, można odczytać. To jest troszkę tak jak psy czy koty. Każdy właściciel znaczy swojego trwale jednym numerem, który można zawsze odczytać. Nadleśnictwo Siewierz to jedyne miejsce na południu Polski, gdzie można zobaczyć żółwie błotne. Obiekt ekspozycyjny zlokalizowany jest w zamkniętym terenie przy nowo odrestaurowanym Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Siewierz.